Warszawskie Targi Książki dobiegły końca. My już jesteśmy w domu i chcieliśmy Was zaprosić na małą prezentację tego, cośmy kupili i co żeśmy zdobyli. Zanim do tegorocznych targów przejdziemy, mała prośba do Was. Jeżeli lubicie to, co robimy, jeżeli podobają Wam się nasze filmy, oglądacie nasz kanał, subskrybujcie kanał. Nie ma lepszej okazji do tego, żeby wyrazić swoje uznanie czy też wsparcie, niż subskrybując kanał rzeczonego, lubianego twórcy. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w bardziej materialny sposób, zdobywając przy tym fajne autorskie gadżety, wpadnijcie na naszego Patronite'a. Link znajdziecie w opisie. A teraz targi książki w Warszawie. Pierwszy wniosek bardzo oczywisty. Przeżyliśmy je. Tak, przeżyliśmy je. Przeżyliśmy je i nawet pokupowaliśmy trochę książek, troszkę innych daliśmy do autografów, dlatego bez zbędnego ceregielenia się od razu przystępujemy do pierwszej książki, Pieśń o Warszawie Dominika Tarczyń. Chronologii nie ma tu żadnej, to nie jest pierwszy nabytek, ale autografik jest. Dlaczego postawiłem na tę książkę? Dlatego, że bardzo lubię postapokalipsę. Ptaku, bądź cicho, nie zagłuszaj mnie, ptaku! A Dominika Tarczyń w jednym z wywiadów internetowych powiedziała, że zależało jej na tym, żeby stworzyć apokalipsę bardzo różną od tego, co stworzył Dmitrij Głuchowski. A zatem apokalipsa bez mutantów i bez karabinów. Czy to się udało? Sprawdź. No to ja pokażę Mysią Wieży Agnieszki Fulińskiej i Aleksandry Klęczar, czyli o Mysiej Wieży w Kruszwicy, nie w Pizie. Mysia krzywa, no Mysia Wieża w Pizie, no. Tak, pamiętaj, w Kruszwicy zjadły popiela myszy. Ona nie jest krzywa. Tak, i mamy piękny autograf. A co? Byłaś? Mierzyłaś? Sprawdzałaś? No. Jakby była krzywa, to by o tym pisano wszędzie, bo krzywe rzeczy są bardzo modne. Ja mam krzywy kręgosłup i wszędzie o tym nie piszę. I modne jakoś się też nie czuję. No to nie tyczy się ludzkiego ciała, tylko budowli. Historie podniebne Jakub Małecki. Zbiór opowiadań dostępny tylko i wyłącznie na sklepie internetowym SQN-u bądź na targach książki. I też pierwsza okazja do tego, żeby iść na spotkanie z Kubą Małeckim. Też tutaj autograf, chmureczka. Wszystko się zgadza. No ja byłem zafascynowany, nikt nie idzie, jestem też zafascynowany opowiadaniem Kuby Małeckiego z innych światów, no ale do innych światów jeszcze przejdziemy. Wiesz co, ta chmurka trochę wygląda jak piła mechaniczna, piła łańcuchowa, patrz, tu jest ostrze, tu masz tych kadłub. Może i ostrze, w sensie może to kadłub. Ostre opowiadania. Ostre. Następną książką jest Żniwiarz, którego tak nam polecaliście. I ja naprawdę uwierzyłam Wam na słowo, zakupiłam tę książkę i nawet udałam się do autorki po autografik, więc lepiej, żeby ta książka była dobra, bo jak Was spotkam, to Was rzucę tą książką i będzie źle. I będzie bolało, naprawdę. O. Kolejna książka, znowuż powiecie, taka nie w stylu czytacza, to jest Wiktor Jerofiejew, Różowa Mysz. Książka również z autografem, już Wam zaraz autograf pokażę. Przełożył Michał Bejagiełło i tutaj autograf od Wiktora Jerofiejewa. W ogóle moja przygoda z Wiktorem Jerofiejewem rozpoczęła się na Big Book Festival, kiedy to bodaj 2 lata temu pojechałem na pierwsze w życiu spotkanie z Dmitrijem Głuchowskim i przed nim akurat w tej samej sali, w tym samym miejscu był Wiktor Jerofiejew. I on tym, co mówił, tak bardzo mnie do siebie przekonał, że później przeczytałem Ciało i podobało mi się Ciało Jerofiejewa. Zawsze tak reagujesz, jak mówię, że podobało mi się Ciało Jerofiejewa. Autorstwa Jerofiejewa, powiedz, wtedy nie będę miała skarżeń i nie będę się... Podobało mi się Ciało Jerofiejewa i mam nadzieję, że Różowa Mysz też mi się spodoba, bo to są takie książki bardzo kpiące z Rosji, obecnego stanu rzeczy. Następną naszą, można powiedzieć, zdobyczą jest Odwrotność nieodwzajemniona. Nie mogę nieodwzajemnienia! Sorry, nie mogę tego czytać, a tym bardziej zapamiętać, tak. To jest... Uniwersum Love Simon albo Simon oraz inni Homo Sapiens. W końcu żeśmy się doczekali tej książki, bo czekamy na nią chyba 2-3 lata albo i nawet 6 lat, nie wiem. Już nie pamiętam, bardzo długo. Już będzie musimy... z 10. Będzie z 10, tak. I tyle czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy i ja jestem uszczęśliwiona. A ja jeszcze dodam tylko tyle, że to jest nasz patronat, który w czerwcu się pojawi. Książka Odwrotność nieodwzajemnienia, czyli jakby druga książka z Uniwersum Simona. Książka przełożona też, nie zapominajmy o tłumaczach, przez Donatę Olejnik oraz Monikę Pianowską. Także to nasz patronacik. Nie bezpośrednia kontynuacja Simona, ale z Uniwersum Simona. Przepraszam, że ci się tak wtryniłem. Nie, dobrze, bardzo dobrze, bo ty ładnie tłumaczasz, mówisz zawsze. Orbitowski kult. Orbitowski to jest kolejny autor, który przekonał mnie do siebie w taki czy inny sposób poprzez inne światy, czyli antologię opowiadań. To też stwierdziłem, że sobie przeczytamy Kult Orbitowskiego. Kult z autografem również. I mam nadzieję, że ta książka będzie warta tego, bo inaczej się srodze zawiodę. Srodze. Kolejną książką są Marzycielki, na które polowaliśmy, które zamierzaliśmy już dawno, dawno temu kupić. I z tego, co ja się dowiedziałam, całkiem przez przypadek, jest to tak jakby retelling
Stańcowanych pantofelków. Stańcowanych pantofelek Grimmów. Pantofelków. Pantofelków. Pantofelek? Pantofelków, tak. Grimmów, więc jestem bardzo ciekawa. Jak to ładnie mówiłeś, przełożył to. Tak. Albo przełożyła. Łukasz Małecki, czyli stary Małecki. Druk. Pozdrawiamy cię, Łukaszu. Ostatnia zdobycz targowa. Toyland, Robert Schmidt. Z okazji 100 tysięcy egzemplarzy dostaliśmy taką książeczkę od pana Roberta. Naszego jedynego, oczywiście niepowtarzalnego ojca z Zombiciela. Tutaj oczywiście też autograf i dla czytaczów i czytaczątka. Tak, po prostu wyznajemy człowieka, który nas zabił. A skoro jesteśmy przy Robercie Schmidcie, to przepraszam, że ja tak wtrącę. Rize również poszło do Roberta Schmidta do podpisu. Ostatni tom trylogii Uniwersum Metro 2035. Cóż ja wam mogę powiedzieć o tej trylogii? Powiem wam, że kończy się lepiej niż Gra o Tron. Wszystko się kończy lepiej niż Gra o Tron. Tylko nie Dexter. Na Dexter skończył się lepiej niż Gra o Tron. Także Robert Schmidt zrobił nam tutaj fajne zakończenie i tutaj mamy taką piękną dedykację świętej pamięci Danielowi, Natalii i czytaczątku. Ponieważ pan Robert zastanawiał się, w jaki sposób dedykować książkę dla kogoś, kogo zabił. A to jeszcze teraz taka wrzutka nasza targowa. Kilka słów od pana Roberta do was. Dlaczego warto czytać jego książki? Ludzie pytają, dlaczego warto czytać moje książki. Oto odpowiedź. Należy zrozumieć zbrodnie. Ja popełniał tam straszliwe zbrodnie, masowe zabójstwa. Nie wiem, no w ogóle to jest apokalipsa. Apokalipsa. I warto to przeczytać, bo to jest lepsze od zachodnich rzeczy. Teraz przechodzimy do książek, które były u nas w domu, a które wzięliśmy, aby zdobyć autografy autorów. I no ja zacząłem tutaj... od Rize, że tak się wtrąciłem, więc no przepraszam, tak, ale to twoje wstąpienie. No to ja robię takie lepsze wstąpienie, takie oficjalne. Wstąpienie. W niebo wstąpienie. Film o wstąpienie. Tak, więc mamy tutaj Małgorzatę Wardej, 5 sekund do IO. Fantastyczna książka, przy której nawet Player One wymięka. I powtarzam to od lat. No, przeczytam to, wtedy stwierdzę, że to prawda. Media rodzino, droga kochana, kiedy się doczekamy trzeciego tomu? No bo liczymy, że no wy musicie tutaj motywacją dla autorki się wykazać, żeby powstała trzecia część. A pani Małgosia powiedziała, że to jest jej ulubiona książka, którą napisała. Tak, jedna z ulubionych albo ulubiona, więc my trzymamy kciuki, bo ja jestem bardzo ciekaw tego zakończenia. Myślę, że nie tylko ja. O, teraz będzie dużo pokazywania. Inne światy, czyli piękna antologia. No tutaj to troszeczkę pokazywania będzie, bo jak możecie się domyślić... Możecie po trzema tym jeszcze przerzucę. Proszę, Kuba Małecki. To? No to nie. Przepraszam, to nie. Możesz mi pomóc przerzucać, nie, proszę chciałam ja ciebie. Chciałam cię podtrzymać. Tak, tak, tak. Tutaj oczywiście wstawki na ten. Oczywiście Robert Schmidt też tutaj występuje. To jest właśnie to, że powinniśmy sobie tutaj zakładeczki zrobić. Kto, gdzie, kiedy i jak. A teraz będę musiał was zagadywać, żeby nie było nudno. Sylwia Hutnik również. I teraz kolejna wstawka zagadująca. Żeby nie było nudno, nie wiem, może jakiś wam dowcip opowiem. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Także tutaj? No cóż tutaj nie. Zrobić? No czytaczowo. No co czytaczowo, to nie... Przerwa na poszukiwanie. Omawiany już przy kulcie Łukasz Orbitowski. Remigiusz Mróz, do którego mieliśmy stać w gigantycznej kolejce, ale poszliśmy prawie na sam koniec kolejki, kiedy ludzi już było zdecydowanie mniej i ta kolejka wcale taka długa nie była. Byliśmy szczwani. Po co mamy czekać tyle godzin, jak możemy przyjść na koniec? To się nazywa szczwaność. Szczwaność taka dobra jest. W każdym razie ta książeczka plus jeszcze dla teściowej książeczka z autografem Remigiusza Mroza. I ostatnia zdobycz w tej książce, Jacek Dukaj. Też mówiono, że to będą takie straszne kolejki, ale czytaczowa wie, kiedy ustawić się w kolejce, żeby być... Godzinę wcześniej. Na... przejdzie tej kolejki, także tyle. Daliśmy ciała co prawda, ponieważ mieliśmy okazję jeszcze zdobyć tutaj autografy Anety Jadowskiej, Anny Kańtuch i Aleksandry Zielińskiej. Kańtuch. Przepraszam, to polska język trudny, Kańtuch. Ja niewyraźnie mówię. W każdym razie, no daliśmy ciała, ja dałem ciała. Chociaż nie do końca dałem ciała, bo wytłumacz, weź tutaj teraz, pokaż książkę, która wiele wytłumaczy. Hardo Horda, do której... Hardo Horda. Hordo Harda. Harda Horda, a nie Hardo Horda. Harda Harda. Harda Horda. Garda tak. Harda. Garda Harda, dobra. Wiecie o co chodzi, widzicie tytuł, więc... No wtedy jeszcze trzeba było stanąć no trochę wcześniej w kolejkę, żeby nie być na szarym końcu, nie czekać godzinami. I tutaj mamy wszystko na szczęście. No nie szczęście, tak. Nieszczęście, wszystko na jednej wszystkie stronie. Wszystkie autografosy wszystkich autorek Hardej Hordy, plus jeszcze Krysi Chodorowskiej, która do Hardej Hordy
dołączyła. No i tak, ta kolejka była taka, że ja z tych emocji, z tego wszystkiego zapomniałem o innych światach, a też nie chcieliśmy generować jeszcze większych kolejek, bo chyba nie ma nic gorszego na targach, kiedy jest ograniczony czas, duża kolejka, i kiedy przychodzi ktoś, o poproszę tutaj pięć książek, takich pięć, takich pięć, takich, i leci potem cała walizka. I to takie jest, no, nie za fajne, nie za miłe i no, nie lubimy tak, więc stwierdziliśmy, zignorowaliśmy inne światy, będzie jeszcze okazja. No zawsze tak. To jest pretekst, żeby znowu iść porozmawiać. Oczywiście, dać, że tak. Pokaż kupienia. Kolejną książkę. I to jest autograf, który zdobyłam ja sama z moim dzieciątkiem, ponieważ czytacz był gdzie indziej i zaczął inne autografy. Ale ja mogę tylko dodać, że to było celowe, ponieważ czytaczowa w końcu mogła osobiście iść tak. I wyrazić wyrazy uznania miłości Martynie Radochowskiej. Tak. Bo to jest Łzy Maj, bo to jest druga część Spektrum. To jest naprawdę fantastyczna seria i nie mogę doczekać się trzeciego tomu, a chyba jeszcze przyjdzie poczekać. I smutno mi, więc może Martyna pisz tam gdzieś jednocześnie obie książki i tą wiesz, trzecią część możesz mi tak wysłać w sekrecie. Najlepiej na dwie ręce. Na dwie ręce i mi w sekrecie wyślij, proszę cię. Ale w sekrecie. Ja nikomu nie powiem, że dostałam i przeczytałam. Naprawdę. Dobrze. Mitologia słowiańska. Jakub Bobrowski, Mateusz Wrona. Moja pierwsza mitologia słowiańska, jaką czytałem, tutaj też autograf, tak może gorzej troszeczkę widoczny, ale mam nadzieję, że widoczny jednakowoż. Fajna książka, to znaczy powiedziałbym do połowy bardzo dobra, po połowie no już tak mnie trochę umęczyła, ale podobała mi się. Ale warto było iść po autograf. Warto było, pewnie, że tak, to było moje pierwsze zetknięcie z mitologią słowiańską, ja do tej książki zawsze będę miał sentyment. Po prostu lata temu, czyli z jakieś 2 miesiące temu kupiłem tę książkę i jest bliska sercu. Dalej mamy Duchy polskich miast i zamków. Mieliśmy wziąć bestiariusz, ale on był 15 razy grubszy i ja stwierdziłam i zmusiłam do tego czytacza, żeby wziął tę książkę, bo jest cieńsza i lżejsza. I mamy tutaj również piękny autograf, patrzcie, nawet koteczek jest namalowany, zobaczcie, jaki uroczy. Autograf od półautora. Od półautora, tak. Od Witolda Vargasa, tak? Tak jest, Witold Vargas. No. Kolejna książka, ostatnia z mojej kubki, Jacek Ostrowski, paragraf 148. Zachwycałem się nad tą książką tyle razy, mówiłem wam o niej, że to jest po prostu genialny kryminał. No i dalej podkreślam, to jest genialny kryminał. Tutaj autografik, gdyby ktoś nie wierzył. Bardzo, bardzo fajna książka. Cóż ja mogę powiedzieć, ja gorąco polecam. No i tutaj mamy na koniec Małe Liszko z autografem Marty Kisiel. No, Marta Bierzmy Kisiel zawsze jest tutaj. Obowiązkowa w naszych planach targowych. Tak. Zawsze mamy jakąś podpisaną książkę. Nie wiem, kto na jest szczęście! Możliwe. Ale to jest możliwe. Ja mi się zdawało, że już tyle razy byliśmy, tak tyle książek daliśmy. Bo to jest tak celowo. No Marta jednak nie pisze tak szybko, żeby można było chodzić. Tak, ale tak mi się ciągle. Zdawało, że wszystkie autografy mam, a to się okazało, że jest książka bez autografu. Jeszcze więc mamy jedną bez, także jeszcze przynajmniej jeszcze jedną. Jeszcze co mamy bez? Pierwsze słowo. No i w zasadzie na koniec zostało nam już tylko pokazać nabytki czytaczątka, bo czytaczątko również było na targach, również swoje nabytki zdobyło. No dobra, no więc pokaż te nabytki. Zaopiekuj się mną, kto pokocha psotkę Holly Webb, cała ścianka książek z tej właśnie serii. Czytaczątko nie mogło się zdecydować, chciało brać garściami, ale musieliśmy je powstrzymać, więc wziął tylko jedną. Ogniem i mieczem, Hakuna Matata. I następnie mamy Kicia Kocia Anity Głowińskiej, to domowa książeczka z autografem. Od autorki. W ogóle Kicia Kocia to był hit. Pokazuj kolejne książeczki, tak. Ja tutaj wprowadzę. To był hit dla naszego dziecka, które biegało za Kicią Kocią, wielką, pluszową Kicią Kocią. Ktoś był przebrany i ona nie mogła po prostu żyć bez niej. Cały czas, czy pobiegniemy dać Kici Kocie piątkę, czy przytuli się może, czy Pici Kici i tak dalej. No więc Pici Kici, Kocia Kici była numerem jeden, jeżeli chodzi o nasze dzieci. Które pierwsze swoje autografy zdobyło. Tak, jak nieduża Kicia Kocia, to była tam taka mniejsza, pluszowa, stojąca i można było sobie zdjęcia robić, tam też chodziła ją głasiać za ogon. Także Picia Kocia, ale Kicia Kocia picia. Hitem picia, dla naszego kicia. Dziecka. Picia tak. Kicia. No i druga ukochana seria naszego dziecka to Żubr Pompik Tomasza Samojlika i tu piękny autograf, świetne pieczątki. No i oczywiście kilka sztuk musiała wziąć. Tutaj mamy Zwinna Wydra, Wodospad Muflona. Fajne w tych książkach jest to, zarówno w Kici Kocie, jak i Żubrze Pompiku, że to są książki takie pouczające. To nie są takie głupiutkie historyjki, tylko każda z nich coś wnosi, jakąś taką lekcję dla dziecka, naukę. Wydaje mi się dość istotną naukę. I to są takie fajne rzeczy, nawet nam starym koniom fajnie się to czyta. Dobrze, podsumujmy targi. Jak je wspominasz? Bardzo przyjemnie je wspominam, chociaż czuję się wymordowana, wymasakrowana i taka, wiecie, do wydęta, niczego. Wyrżnięta. Wyrżnięta, nie, taka zupełnie do niczego. No ale w sumie na miejscu było
tyle rzeczy do zrobienia, nie mieliśmy na nic kompletnie czasu, więc tego zmęczenia, tego nie było czuć w ogóle, że jest nieprzyjemnie, bo było duszno. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba i chciałabym, żeby przyszłe targi były tak samo fajne. No na pewno, bo na warszawskie targi książki to są chyba najlepsze targi w Polsce. No Kraków, no nie, jednak Kraków, nie do raz, to do pięt. Kraków nie. No mnie jedynie brakowało na tych targach stoiska Nieprzeczytane, co pierwsze rzuciło mi się w oczy, że nie ma Nieprzeczytane. Były tam księgarenki, był Platon, była Tania Książka, ale takie dość małe te stoiska. Wobec czego, kiedy brakło książki na jakimś wydawnictwie, trudno było ją zdobyć gdzie indziej. I tutaj mówię na bazie własnych przykrych doświadczeń, ponieważ chciałem zdobyć taśmy rodzinne Macieja Marcisza. Czytałem na Legimi, bardzo mi się ta książka podobała, wobec czego chciałem ją dorwać. I nie dorwałem. Pół soboty szukałem, całą niedzielę nie dorwałem. Jak rano, się na Foksalu skończyło? Koniec. Rano w sobotę były, ale stwierdziliśmy, że kupimy będą, potem. Będą, tak. Tak, zakupy książkowe na później, żeby nie dźwigać. No ale autor powinien zawsze kilka sztuk koło przy sobie nosić. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Dla takiego czytasza, który jest gamoniem i nie kupi od razu. Gamoniem? To ty gamoniem. Mi zabraniałaś dźwigać. Oczywiście. Ja ci zabraniałam dźwigać. Ty jesteś facetem. Ty, cicho! Ty jesteś stworzony do dźwigania. No i chciałem wziąć bestiariusz słowiański, o którym powiedziałaś, że mi zakazałaś go zabrać, bo za ciężki, za wielki. I co? Patrzcie, patrz. Ale to jest książka zabrana z domu, a nie kupiona. Dobrze, kolejna rzecz targowa. Wielkie dziękujemy Agnieszce z biura prasowego za fanty targowe, za koszuleczki, za smyczki, za torby. Bardzo fajnie. Pozdrawiamy cię gorąco i dziękujemy. Pozdrawiamy też wszystkich i dziękujemy wszystkim z was, którzy byli na tych targach, którzy nas zaczepiali, z którymi mogliśmy porozmawiać. Jeżeli za krótko, jeżeli za mało, to przepraszamy, bo też mieliśmy ten plan taki dość napięty, bieganie tu. No, my jesteśmy dziwnymi youtuberami, jeździmy na targi i biegamy po autorach. Ale mam nadzieję, że nasze zakładki wam się podobały. Tam macie taką specjalną rozpiskę, które książki najbardziej polecam. Macie takie kwadraciki, gdzie możecie sobie haczyki stawiać, albo iksiki książki, czyli książki, które już przeczytaliście, albo macie może jeszcze nieprzeczytane. To takie nasza polecajka, taka angażująca. Taka lista targowa, angażująca, motywująca do zakupu. Niektórzy też dostali przypineczki. Mam nadzieję, że też jesteście zadowoleni z nich. Autoreklama już za nami. Tak. No, skoro już zrobione są, to trzeba kilka słów powiedzieć. I przypineczki nam jeszcze zostały, więc będziecie mogli pewnie w jakimś konkursie, jakimś malutkim. Pewnie w konkursiku tym, który będzie właśnie teraz. Napiszcie nam, dlaczego chcielibyście dostać taką przypineczkę. Do trzem osobom wyślemy taką przypineczkę. Regulamin konkursiku macie w opisie. Także wszystko jasne, króciutko, ładniutko. I trzy przypineczki do rozdania mamy. Tymczasem cóż, żegnamy się z wami, dziękując za te targi, dziękując za to, że byliście z nami. Jeszcze raz zachęcamy was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTube, obserwowali profil na Facebooku oraz na Instagramie. Jeżeli macie chęć, to tak jak na początku mówiliście, możecie nas wspierać również na Patronite, link znajdziecie w opisie. Tymczasem dajcie nam znać, czy byliście na targach i jakie zdobycze z nich przywieźliście, a my się już z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło, cześć!